Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałem się zapytać, jak tam u was po tych dwóch dniach mrozu, bo to nie był przymrozek, to już był mróz. U mnie w Marianowie było pierwszego dnia minus 2,6, drugiego było 2,5, czyli równo mi dało jazzu. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy widać, bo słońce świeci. O. Może nie chcę się wyostrzyć teraz. Przemrożone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj rano zastosowałem Algarin Twin 2 litry na hektar i poprzednia dawka, pamiętacie? Jakiś czas temu było półtora. No i zobaczymy. Jeżeli drzewa zaczną się bronić, będę widział, że to wyciąga to, co jest ponadmrażane, bo jak jest mocno zmrożone, słuchajcie, no to nic z tego nie będzie. O, tak jak tu mamy tego idareta, on jest za mocno. Ten jeden już nam wyleci. Także tutaj już się trupa się nie pobudzi do życia, bo może tyle co starej babie puder. No, część zdechło na pewno. I tu mamy i darycika. No, trochę tam jest trafionych, ale związków dużo, także jest w czym wybierać. Nie ma co płakać. Zobaczymy, jaki będzie opad. Ja giberelin nie stosuję. Trochę się giberelin boję, ponieważ giberelina może spowodować, że w tym roku ochłonimy plon, a za rok nam po prostu nie zawiąże. No, giberelina taka wredna jest. Wolę polegać na aminokwasach i algach. One są bardziej bezpieczne. Tym bardziej te algi, co ja stosuję, one powodują, że teraz będzie po zastosowaniu będzie promowany kwiat centralny. Także zobaczymy. Niech się drzewo broni. No, niektóre ewidentnie są czarne. Jeszcze można go sprawdzić, jak jest zmarznięty. Ścisnąć go palcem i się miękki robi. O, to wszystko twarde jest. Ale tu jest bardzo dużo zawiązków, także nie będzie trzeba przerzedzać. Co do posypowego, nic już tu nie będę robił, chyba że tylko w idarecie delikatnie saletry posieję. W Janagoldzie na pewno nie. No i zobaczymy. Na razie to rośnie i już dzisiaj w radiu słyszałem, że już zimna Zośka była. Trzech ogrodników też już było, także przesunięcie. Myślę, że nawet lepiej, że teraz ten mróz przyszedł. Bo jeżeli by przyszedł na większe zawiązki, to jest gorzej. Zawiązek jest bardziej wrażliwy i on wtedy miękki się zrobi i obleci. Tak startuje Robin Star. Ładne listki. Trzeba uważać, żeby zaraz będzie mszyca po nim latała. A z tą mospilanem walniemy. Zobaczymy. Dobrze, chce rosnąć, chce żyć. Nie przeszkadzać. Dobrze, że pada. O, saletrę wczoraj posiałem, tyle z niej zostało. Także mokra ziemia, saletra jeszcze z powietrza bierze wilgoć. No i to jakoś to wygląda. Pracy bardzo dużo. Nie ma co narzekać, nie głupot, nie ma czasu. Człowiek jak pracuje, to chociaż ma zadowolenie z życia. No i zobaczymy, piszcie, jak tam u was sytuacja w ogrodach. Niektórzy leli wodę, no to na pewno ją ochroniona, a ci co polegali na szczęściu, no to tak jak i u mnie, no. Jest część takich, no ale co zrobić. Nie zrobiło się nad koronówki, a teraz to ciężko z wodą. Tej wody jest coraz mniej. Także nie liczę, że cokolwiek się chyba zrobi teraz. No ale powiem wam, że kiedyś to było lepsze życie. Lepsze życie, nie było tych
wynalazków, tych alg, tych aminokwasów, tego sztucznego podtrzymywania i była naturalna selekcja. Tu, gdzie nie powinien być sad, to ludzie nie sadzili, a teraz mają do dyspozycji super chemię, także trupa z grobu wyciągną i go ożywią. No i mamy efekt. Około 4-5 milionów produkujemy, bo jest wszystko obsadzone. Kiedyś koło Chynowa to barany latały, krowy, a teraz wszędzie są łąki, no bo mamy taką technikę. No i ta technika taka dobra jest. I teraz wpadli na wspaniały pomysł, że będą nam to zabierać. Najpierw nam dali, a będą chemię zabierać, bo stwierdzili, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Szkoda, że po 40 latach dopiero doszli do takiego wniosku, że dać człowiekowi za dużo, to zniszczy. No i zniszczyliśmy całą produkcję, cały świat. Znaczy to cały świat jest taki, to nie mówię, że Polska. Cały świat, jak dostanie narzędzie do ręki, to nie wie, kiedy skończyć. Będzie robił dotąd, bo ciągle człowiekowi mało. Mało 50 ton z hektara, nie, trzeba teraz 80. Nie, już jest mało, trzeba 90. I co? Jesteśmy po prostu za roboli, bo to inaczej nazwać nie można. Bo co? Kiedyś się żyło lepiej. 40 ton z hektara, 30 się zbierało. Dla każdego starczyło. Był czas iść do sąsiada, napić się wódki, posiedzieć, grilla zrobić. A teraz nikt z sąsiadem nie rozmawia, bo nie ma czasu, tylko rękę się podniesie i kita, bo trzeba robić. Chory ten świat się stał, no ale dobra, ja to jadę na obiad, bo zgłodniałem. Także tyle. A co tu mi się stało? Ktoś mi słupek ugryzł. Dobra, jadę, a wam życzę wszystkiego dobrego w tych ciężkich czasach i nie załamywać się.